Mili, w kontekście tego, co stało się na Odrze i w kontekście tego, co powiedzieli nasi rządowi mędrcy, mogę wam powiedzieć w ten sposób, że tutaj już nigdy nie będzie normalnie. Wcześniej czy później wszystko nam zniszczą, zatrują, zmarnują i zwalą nie na czynnik ludzki, a zwalą na jakieś debilizmy. Wyobraźmy sobie rzekę, to jest Odra. I wyobraźcie sobie, że w tą Odrę wchodzi najmniej 5 tysięcy działających kolektorów. W tym około 300, może 280, ile dobrze pamiętam, nielegalnych. Według mnie wszystkie te kolektory są nielegalne. Może dla urzędu one są legalne. Nie ma prawa ani jeden kolektor w XXI wieku emitować ścieków, czy jak tak zwanych kontrolowanych ścieków lub ścieków oczyszczonych puszczać do wody. I nieważne, czy te ścieki nazywają się oczyszczone, nieoczyszczone, kontrolowane. Nie ma prawa! Słuchajcie, co by nie powiedzieli, to oświadczam wam tutaj przed Bogiem, o ile istnieje, i przed wszystkimi Polakami, i przed wszystkimi ludźmi na świecie, że to, co się stało na Odrze, jest to czynnik ludzki. Ja nie nazywam ich ludźmi, bo człowiek to ma ręce, nogi, mózg i duszę. Oni nie mają duszy. Być może oni mają tą duszę, tak jak duszę mieli ci na przykład zawiadowcy w obozach koncentracyjnych i mieli na przykład duszę dla swojego psa. Jak ktoś powiesił kawałek sera na przykład na, czy tam jakiegoś innego smakołyka na drutach wysokiego napięcia, to jak ten pies wpadł i umarł, to wtedy taki zarządca obozu koncentracyjnego strasznie rozpaczał, a jednocześnie potrafił wziąć człowieka i żywcem go wrzucić do pieca krematoryjnego lub wbić mu prosto w serce fenol. Dzisiaj nie trzeba wbijać prosto w serce. Dzisiaj wystarczy wbić lekko pod skórę. Mili, jeżeli do takiej Odry wpada 5 tysięcy kolektorów i jeżeli jest wysoki stan wody, to ta ryba jest zatruwana i truta. Ale jeżeli jest bardzo niski stan wody, to ona jest wytruwana praktycznie w większości. I jeżeli ktoś mi mówi, że to były jakieś algi czy sralgi, a jednocześnie nie reaguje na, co jest jego obowiązkiem, na monity wędkarzy, na monity ludzi, to proszę mi wybaczyć, ale ja nie wierzę takiemu rządowi. Czy my możemy wierzyć takiemu rządowi, który pozwala na cykliczne gwałty dokonywane w transporcie, w którym pracują uchodźcy, gwałciciele? My wiemy o kilkudziesięciu przypadkach z prasy, czyli takich przypadków musi być dużo, dużo razy więcej. Lekarze, którzy muszą pilnować uchodźczych lekarzy przedzielonych przez rząd, pilnują ich dla dobra pacjenta, aby nie zrobić pacjentowi krzywdy, tudzież aby pacjent nie zmarł. Wpuszczanie gazu przez uchodźców do marketów i rabowanie mienia z tych marketów. Dewastacja aut stojących w warsztacie mechanika przez dzieci uchodźcze na kwotę ponad 70 tysięcy złotych. Na przykład uchodźca jest zatrudniony jako salowa i przynosi uchodźcy 3 śniadania, a Polakowi 1. Strzelanie do konwojentów i kradzież pieniędzy dokonywane przez uchodźców. Wzrost o ponad 100% zachorowań na HIV i znaczny wzrost zachorowań na gruźlicę i kiłę. Prasowanie ludzi żelazkiem, aby pokazali, gdzie trzymają kosztowności. Dzięki temu rządowi wydłużono nam wizyty z kilku miesięcy do kilku lat.
bo dla nich drożsi są uchodźcy niż my. Czy my możemy zaufać takiemu rządowi? Im będą prędzej bliższe sercu rzeki w Izraelu, rzeki na Ukrainie, rzeki gdziekolwiek, tylko nie polskie. Czy możemy ufać rządowi, który ogołocił polskie magazyny broni z broni? Dodatkowe zadłużenie Polski na setki miliardów. Niszczenie polskiego języka, łącząc plemienne nawoływania z polską mową w szkołach, na ulicach i w mediach. Codzienne nagminne kradzieże w prawie wszystkich wielkich sklepach, w sklepach mniejszych prawie codziennie. Wyobraźcie sobie, że jak jest uchodźca na tak zwanej funkcji ochroniarskiej, czyli jest ochroniarzem uchodźca, to wtedy żaden uchodźca, no nic on nie znajduje, żaden uchodźca nie kradnie. Jak jest Polak, to na przykład w jednym warszawskim, no powiedzmy większych sklepów, 9-10 dziennie. To co zauważył, podkreślę, prawie 100% uchodźców śmieci. Masa tych uchodźców nie przestrzega regulaminów polskich w żadnym zakresie. Ani w zakresie wędkarskim, ani w zakresie na ulicach, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego. Też większość z nich nie przestrzega tego, bo wie, że Polak dla obecnego rządu jest obywatelem trzeciej kategorii. Czy można zaufać rządowi, który gloryfikuje ludobójców gorszych od Hitlera? Śpiewanie na Jasnej Górze pieśni ludobójców gorszych od Hitlera. Opluwanie naszej historii, naszej tradycji, naszych obyczajów. Kraj leżący na węglu nie ma węgla. Kraj leżący na cukrze nie ma cukru. Tak przez chwilę było, ale za chwilę nie będzie. A! Kraj słynący z azotów ma problem z... przepraszam, z nawozów. Ma problem z nawozami. Kraj leżący na soli miał przed chwilą problemy z solą. Nagminne zatruwanie rzek i nikt nie ponosi odpowiedzialności. A dlaczego w Polsce brakuje krwi? Bo krew z Polski utoczona Polakom trafia na ziemię uchodźczą. Drożyzna, jakiej jeszcze nie było w postaci od A do Z, od żarcia po energię. Nieudacznicy z tak zwanego rządu zwalają to na Putina. To nawet nie jest śmieszne. PO jak zjebała z elektrownią, to na 100 milionów. PiS jak zjebał z blokiem energetycznym, to na 2 miliardy. Maglowali w sądzie karnym za 40 groszy za cukierka. A tutaj nikt nie ponosi odpowiedzialności za 2 miliardy. Ile cukierków można kupić za 2 miliardy? To za złotówkę można kupić 2,5 cukierka. Czyli za 1 miliarda możemy kupić 2,5 miliarda cukierków. Czyli za 2 miliardy 5 miliardów cukierków. Za jednego cukierka człowiek jest maglowany w sądzie, a za 5 miliardów cukierków nikt. No to ja tego nie rozumiem. Karczują kilkusetletnie drzewa bez opamiętania. Certyfikat został wprowadzony, że już w ogóle nie ma opamiętania na, no w niektórych rejonach na cięcie. No i port przeładunkowy chyba w Gdańsku zanotował wzrost przeładunku drewna, o ile pamiętam, ponad 3000%. Zamordowano ponad 200 tysięcy Polaków poprzez brak dostępu do leczenia i nikt za to nie odpowiada. Psychopaci zabraniają wycia syren w godzinę W. Okupanci pozwalają okradać Polaków do 800 złotych złodziejom i złodzieje nie ponoszą za to konsekwencji. A jeżeli ponoszą, to są jakieś w ogóle śmieszne. Ale jednak za 40 groszy ponoszą. Ach, rozumiecie? Niewinny człowiek za 40 groszy, nieświadomy, będzie ponosił, a złodziej do 800 zł nie będzie ponosił. Jak wzrosła inflacja, to okupacyjny rząd również podniósł nam. Nie nam, złodziejom, próg kradzieży. Kombinują, jak umniejszyć i zaprzeczyć zbrodniom ukraińskim w powstaniu warszawskim. Gwałcili kobiety, dzieci, a po gwałtach wciskali im w narządy rodne butelki i je rozbijali. Ich potomkowie teraz dostają od rządu 600+, a matki
po 10 tysięcy złotych. Szef rządu bredził, że zbrodnie na setkach tysięcy Polaków dokonane przez Ukraińców to robota Niemców. Czy my możemy zaufać takim ludziom? A potem taki premier mówi: idźcie nad wodę tłumnie, Odra się odradza. Ludzie, co się odradza? Co się odradza? No ale jak wpuszczą rybki, czym te rybki będą się żywić? Wiecie, ile żyje taka brzana, ile musi rosnąć? 15 lat. Potem ten przyrost to jest 5 cm na rok. Litości. Za byle co wsadzają Polaków do więzień, a odwracają głowę od zbrodni na uchodźców. W 2015 roku za tonę węgla płaciło się 640 zł. Dzisiaj 3100. Nachodźcy dostają większy socjal od Polaków, ich dzieci zajmują miejsca w polskich żłobkach i przedszkolach. Mają pierwszeństwo w tych miejscach. Nachodźca ma większe prawa pracownicze jak pracownik polski. Dotyczy to nie tylko praw pracowniczych. Antyterroryści wyjeżdżali w pewnym mieście, powiedzmy, że w jednym z największych miast. Kilka razy w miesiącu, teraz wyjeżdżają kilka razy w tygodniu. A co się zmieniło? Polaków przybyło? Nie, nachodźców. Nawet nie jesteście w stanie, co... Potrafią wejść do sklepu, wyjąć kopyto, przystawić kopyto do głowy ekspedienta, wziąć wódę za grychę i wyjść. Jakoś nie są złapani. Masakra na listach przyjętych w kierunku w uniwersytecie. Połowa to Ukraińcy, a młodzież z wysoką liczbą punktów trafiają na listy rezerwowe. Policja odkryła kilka składów broni. Mają arsenały. Ukraińcy. Około 80% wezwań na przykład na bulwarach wiślanych jest do Ukraińców. Słuchajcie, to tylko 40 punktów. Nie chce mi się czekać dalej. Wyrżną nam wszystko, wytrują nam wszystko i zawsze zwalą na zwierzęta, a nie na ludzi. Kłusownictwo kwitnie jak kwitło. Kontroli jak nie było, tak nie ma. Nie nazywajmy tego, tych kontroli wędkarskich, które są, bo to jest cały czas śmieszne. Jeżeli kłusownicy cały czas działają codziennie i prężnie, to wybaczcie mi, ale te służby nie działają i nie będą działać. Dlatego, że one są takie same jak ten tak zwany polski rząd. Tutaj nigdy nie będzie normalnie. Jeśli chodzi o polski rząd, wszystkie granice zostały przekroczone. Z Polski zrobili burdel, syf, brud, kiłę i mogiłę. Z Polaków robią obywateli trzeciej kategorii. To Hitler z Polaków robił obywateli drugiej kategorii. Robił z nas podludzi. Tak samo jak stalinowcy. A oni robią z nas obywateli trzeciej kategorii. Nie chcę o nich słyszeć, nie chcę na nich patrzeć, ale musiałem w sprawie Odry posłuchać, co mówią na tych komisjach, na tych portalach i w mediach. Tak samo jak mieliśmy wyzwolenie Warszawy, wyzwolenie Polski, ludzie się cieszyli, płakali. Ja też, jeżeli zdechnie jeden z tych okupantów, ja będę po prostu pił na żywo. Kto chce, zapraszam. Będziemy pić na żywo, o ile ja nie umrę przed tymi okupantami. Tak może się zdarzyć, przecież to jest tylko życie. I wtedy, Sepciu, Kowalczyku, możemy zrobić live'a, i wtedy nie będę ci zadawał pytań, przynajmniej przed kamerą. Ja myślę, że Rutek, napijesz się ze mną i każdy prawdziwy Polak też powinien w dniu, kiedy zdycha okupant, pić! Ale to tak pić, żeby paść. Zatem tym miłym akcentem żegnam was. No i pożegnam lato powoli, bo dzisiaj przedostatni dzień ciepła, ale już tak ciepłego, 33 stopnie, niestety to jest ostatni taki dzień w tym roku i ta burza go kończy. Przyznacie, że zima jest długa, zimna i ciemna, a lato jest tak krótkie i tak szybko mija.
Do widzenia.